Cześć kochani, witam was po raz kolejny. Dzisiaj znowu mamy przepiękną pogodę, więc zmierzamy w stronę plaży. Dzisiaj mam na sobie bluzkę Levisa, białe spodenki ze Stradivariusa oraz klapki z Diversa. Oczywiście torbę Stride. I tutaj trzymam kocyk. Idziemy na plażę, jest nie wiem, 10, 11. 10:30. W sumie znowu się nie orientuję w czasie, która jest godzina. No ale coś w tym stylu. No i będziemy znowu plażunkować. Będziemy się kąpać. I mam nadzieję, że coś ciekawego dzisiaj wydarzy. Kochani, my teraz właśnie wracamy z plaży. Jest jakoś 15, a na 15:30 mamy kolejną lekcję kajta, więc musimy iść już w stronę naszego domku. Nie wiem, czy widać, ale troszkę się opaliłam. Troszkę. Nie wiem, bo teraz nic nie widać, ale jak pewnie wrócę do domu i będę oglądała znowu ten filmik, to pewnie będzie widać, że jestem opalona. No. Ja już jestem po przedostaniu lekcji kajta i teraz idziemy. Czekajcie, bo tutaj mi coś. I teraz idziemy do Sfinksa, ponieważ jesteśmy głodni, ponieważ nic nie jedliśmy. O, jestem czerwony na twarzy. Jezu. Nie wiem. Odpowiadałam tacie, więc nie przejmujcie się tym. No i teraz idziemy do Sfinksa. Ogólnie no to dzisiaj było trochę ciężej. Byliśmy znowu w wodzie. Popłynęliśmy motorówką tam dalej, a jutro będzie pierwsze wejście na deskę. Trochę się boję. Zapraszam. No. O Boże. Zmęczona jesteś? Tak. Troszkę. Trochę spalona na tym się. Nie wiem, czy widać to. Mam nadzieję, że tak, że to widzicie. Jak tak dotykam, to jest przyjemnie, więc dlatego tak to sobie robię, bo ja mam tak najzimniejsze ręce od reszty. A mam kurtkę, długi rękaw, długie spodnie. Tylko ja bo jak byłam na lekcji na kajcie, to przycięłam sobie palec od stopy i trochę tak w pół paznokieć i trochę boli. Nie będę wam pokazywała, ponieważ niektóre osoby może to obrzydzić. Ale po prostu wam mówię, że takie coś zaistniało, więc dlatego mam japonki, a nie założyłam tam oliwówki. Jak wrócimy, to sobie to wymoczę, tam coś mówi. No i będzie wszystko, mam nadzieję, ok. Mam nadzieję, że mi nie odejdzie postawić. Okay, a my sobie idziemy, wieczorny spacerek robimy. Tata został, ponieważ chciał odpocząć, bo się był zmęczony. Ja trochę też, ale chciałam towarzyszyć mamie. I teraz zwiedzamy okolice, ponieważ nadal nie mieliśmy takiej okazji, żeby wszystko zwiedzić dokładnie. Troska tutaj sobie siusia i w ogóle. A jak mi się tak poważnie, to mówię, no co, takie normalne rzeczy, prawda? Jak wychodzi się z psem, to on siusia. Chodź, tak. No. Tak?
ale śpiewa tego czarno-białego kotka. Patrzy tak na Roskę. A Roska już nie reaguje, po prostu idzie w siną dal i zmierza dalej. No to ja na razie kończę ten skałek, ponieważ nic innego już nie mam do powiedzenia. No. Cześć kochani, witam was w kolejnym dniu. Tak, później się do was odzywam, ponieważ... Wiecie? Okay. Może tak to poszło, żeby nie było widać, że nagrywam. Ponieważ byliśmy na plaży i już całkiem zapomniałam o tym, że miałam do was nagrywać vloga. Dzisiaj ogólnie jest ładna pogoda. Ale teraz tak trochę zaszło słoneczko za chmurkami, ale powoli się przyjaśnia. Dzisiaj nie poszłam na ostatnią lekcję kajta, ponieważ no, wczoraj sobie przycięłam ten palec. Nie dość, że paznokieć tak na pół, to jeszcze palec. Jeszcze w drugiej stopie, tak pod spodem, pod dużym palcem od nogi, w takim zgięciu. Też mam przycięte i ledwo chodzę. No. Teraz jesteśmy na obiedzie. No. Dobra. Za 2 godziny będzie koncert Sylwii Grzeszczak o 21:30, tak dokładnie. Już nie możemy się doczekać, ponieważ my bardzo lubimy z mamą Sylwię Grzeszczak. Widzicie za mną, jest port i nie wiem co dalej mówić. Więc tak. Teraz ogólnie nagrywam właśnie lookbooka z tekstyliami Stride. Mam nadzieję, że wam się ten materiał, który wam nagram, spodoba. Dobra. Scena, nie wiem czy mnie słychać, o. Jesteśmy bardzo ciekawe, czy w ogóle tą Sylwię ujrzymy, czy nie, ponieważ może przyjść no, dużo ludzi. Mam nadzieję, że coś mi się uda ją zobaczyć. Jesteśmy bardzo ciekawe. Boże, nic nie było słychać pewnie. Może się tak zdarzyć, że nie będziemy już później nic widziały, no ale przecież nie będziemy stały przez 2 godziny jeszcze. Thank you.
przecież tym dzisiaj oddycha ziemia. Chaos ustasne, budzisz mnie pocałunki. Kończy się zły i kończy się zły sen. O! Oczy otwiera smutny. Brak zasięgu, twój blask, twój gniew, twój strach, mój śpiew, broń w dłoń, przed siebie wszystko, czego chcę. Budzisz mnie pocałunki, kończy się zły i kończy się zły sen. O! Oczy otwiera smutny, umiera świat, no umiera świat. Cały ten świat opada z sił, kiedy się kończy miłość. Już tylko ty masz taką moc, obudź mnie proszę. A my wracamy. Dostałam moją koronę, kupiłam mami oraz koszulkę. No, już jest późno, więc wracamy, jesteśmy zmęczone, a jutro musimy wcześniej wstać, ponieważ o 4:00. Właśnie wracamy, jest 5:15, jestem zaspana, więc przepraszam was za mój widok, za mój wygląd, jest wczesna godzina, no i musicie mi to wybaczyć. Jedziemy sobie powoli, ze spokojem, ponieważ musimy być wcześniej w Poznaniu, tam musimy kilka rzeczy załatwić. Dobrze. Cześć kochani, my wróciłyśmy do domu. Ja teraz wstawiłam wam filmik, to jest vlog zaległy, ponieważ nie miałam podczas wyjazdu możliwości dodania go, ponieważ to po prostu nie miałam internetu, więc jak wróciłam, to od razu go wstawiłam, więc czeka na was po prostu nowy vlog. Chciałabym teraz trochę opowiedzieć o tej podróży. Ładnie się jechało, bardzo ładnie. W tamtą stronę jechałyśmy 6 godzin, a w tą niecałe 5, więc no jest sukces, są postępy. Wyjechałyśmy o 5:05,
A dojechałyśmy tak o 9 przed 10. Od razu jak wsiadłyśmy do auta, to ja zasnęłam. Przez 150 km cały czas spałam, więc mama musiała sama być w tych trudnych chwilach, ponieważ mama też była śpiąca. No niestety nie mogłam sobie poradzić tym moim snem, więc musiałam się wyspać, ale później już wspierałam mamę, że mamo, dasz radę, dojedziesz do samego Poznania. Nie, tak nie było, teraz trochę wam tak wymyślam, bo chcę wam urozmaicić tego vloga. No. No i chyba to wszystko. A, w skrzynce zawitała mi, poczekajcie, bo nie mogę pokazać. Poczekajcie. O. Karta! Uhu! Przed wyjazdem założyłyśmy konto i ta karta miała dojść w ciągu od 7 do 10 dni, no i doszła. Jeszcze czekamy tylko na naklejkę. Jezu, coś tutaj mi się parę tutaj zrobił. I ja wybrałam kolor taki różowy i są to płatki chyba orchidei, storczyka. W sumie nie wiem, ale raczej tak, ponieważ taki kolor jest. Co? To są róże? To nie są róże, mamo. Nie, chyba nie, chociaż nie wiem. Tak. No i nie patrzcie na mój wygląd, ponieważ jest straszny, ale chciałam się z wami pożegnać właśnie z twarzą, ponieważ niektórzy jak później źle wyglądają, no to później po prostu pokazują na przykład ekran albo coś, nie pokazują już twarzy, a ja jestem taka szczera z wami i pokazuję swoją piękną twarz. Nie, to było głupie, ale no... Tak, no. I już wam pokazuję, jaki filmik dodałam. Oczywiście z piękną twarzą to przesadziłam, no ale musiałam jakoś tego vloga urozmaicić. Taki vlog właśnie wleciał na mój kanał. Jest to vlog, w którym pokazuję swojego tatę. I mam nadzieję, że wam się spodoba. Już zobaczę, ile już jest wyświetleń. O, 8 minut temu dodałam i mam 205 wyświetleń. Osoby, które już oglądały mój filmik, dziękuję i pozdrawiam. O, już 213. A ja chciałabym się z wami pożegnać. Mam nadzieję, że ten vlog wam się spodobał, że zostawicie kciuka w górę, komentarz oraz subskrypcję. Subskrypcja jest dla tych, którzy mnie jeszcze nie subskrybują. A osoby subskrybujące zachęcam do naciśnięcia dzwoneczka, który znajdę właśnie przy tym napisie. No i ja się z wami żegnam, ponieważ no muszę jeszcze tam ogarnąć wszystko, muszę jeszcze pierwsze logowanie zrobić na tej karcie, więc no to troszkę zajmie. No to ja się z wami żegnam, buziaczki i cześć do kolejnego razu. Nie wiem, jaki będzie kolejny filmik, mam nadzieję, że ciekawy. Buźka, cześć!